Witajcie, cześć, z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Harzwami 4 na motocykli Kezraś. Jako Niemcy. W ostatnim odcinku ukończyliśmy kolejną wojnę i teraz skierujemy się w stronę Australii, żeby już ostatniego naszego w sumie głównego przeciwnika zniszczyć. Później zobaczymy jeszcze, co nam da drzewko. Wiemy o tym, że to drzewko jest w sumie wystarczająco, już na wystarczającym poziomie wykonane. Ale zobaczymy, co jeszcze można porobić. Na razie oczywiście Australia się zabunkrowała u siebie, więc pierwsze co zrobiłem, to wysłałem lotnictwo, ale widzę, że... Okej, okay. Fate of the Emperor, force him to abdicate. The people... Tak. Zostawimy. Cesarza. W sumie my też jesteśmy cesarzem. Chociaż tego nie lubimy, ale w sumie jest. I w sumie mamy szogunat. Czekaj, gdzie to jest? O, tutaj jest szogunat. Tak, że cała wodza jest w wojsku. Okej, okay. Tutaj nasze dywizje płyną. Tak jak sami widzicie, jeszcze jadą tutaj jakieś. Dobra. I one mają po pierwsze zamiar tutaj stacjonować. I zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, czy... Bo nie ma tutaj nic zbytnio dla nich żarcia, że tak powiedzmy. Ale sprawdzam, ile mają dywizje moje Marines. I one mają prawie 120 organizacji, więc... No nie powiem, trochę dużo. My w międzyczasie oczywiście tutaj sobie będziemy dokańczać. Też wspominałem o tym, że... Spiritual Reconstruction Forces. Okej, okay, mamy tutaj zatrudnić dwóch. Hans... coś tam. Hans... Gdzie jesteś, Hans? Hans... O, jest. Ciebie damy. I dzięki temu będziemy mogli zrobić ten event. A tego musimy... Kara Smitha. Zobaczmy. Ej, to był ten gościu. O tym gościu mu właśnie mówiłem. Dobra, Carl Smith, tutaj. No, możemy chyba zamienić. Ten gościu w sumie był jakimś ministrem, ale chyba nic się nie stanie, jeżeli go usuniemy. Chyba. A, tylko generał jest chory. Okej, więc tak. Możemy tutaj poćwiczyć te dywizje, ale wiemy, że to po prostu umrą. Więc na razie nie ćwiczymy. Jeżeli chodzi o produkcję, no to nawet już nie produkuję zbytnio statków. Te dockyardy produkuję w... No dosyć dużo, akurat kończą się. I przez coś co chwila się pokazują. Ja tutaj daję po prostu, żeby budowali lotniskowce, ponieważ co innego mogą budować. Oraz widzę, że tam już dużo... Dużo widziałem, że statków się już połączyło. Trochę ogarnąłem flotę pomiędzy odcinkami, więc... No to nigdy na odcinku nie jest zbytnio... Zbytnio fajnie, żeby to oglądać, więc to wyłączę sobie. Tutaj widzę, że antyery. Jak na razie antyery tylko korzystaliśmy do czołgów. Więc... Te czołgi też się okazały dobre, ponieważ one zawsze są ok w ramach po prostu wykorzystywania ich jako, nie wiem, coś w rodzaju po prostu takich wsparcia do piechoty. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj teraz będziemy się desantować, więc oby nam poszło jak najlepiej. Tutaj nie mamy zbytnio rzeczy. Nadal robimy te statki. W ogóle statki mamy strasznie zapóźnione. Pytanie jest takie, czy ja mogę już wybadać kolejne, czy jeszcze... A, już to będzie ten rok. Dobra. Co to jest? Recruit. Coś się stało, jeżeli tam się podzielili. Tu widzę. Tak, wojnę mają. Po co nam wysłaliście? Wysłali nam, a... Jest tutaj... Tutaj mają jakieś... Oni chyba od dawna byli, istnieli. Z tego co widzę.
No. Chociaż nie powiem, Wielka Brytania trochę słabo ma. Bo tak naprawdę w sumie zgodziła się, że nic nie będzie już interweniować. A żeby wykonać swój cel narodowy, to musi trochę, no trochę pozdobywać rzeczy, więc raczej nie udaje się. Dobra, w takim razie teraz wszystko idzie w statki. Tutaj battleship. Się zgaduję, że później i tak będziemy mieć go tak wykruszonego, że raczej będzie mało potrzebne. Okay, jak tutaj z tym wygląda? No, przydałoby się zrobić Marines, ale wolę flotę najpierw sobie nieco porobić. O, i Natal dołączył do tych, co oznacza, że. To oznacza, że ci nie są we frakcji? Tak, zbuntowali się. Ciekawe. Dobra. My możemy porobić niby to. Nie powiem, zagłębie gumy by się przydało trochę. CPK dla każdego już jest. Nawet w Memelu. Nie wiem, drogi. Drogi dla każdego tutaj. Wolarberg nie miał i chyba Memel jeszcze nie ma chyba. Ale reszta to już sobie rozbudowuje to wszystko. W Polsce nie możemy budować, bo są niepodlegli. Ukraina też jest niepodległa, wow. Porty też tutaj rozbudowujemy. Jedyne co nam zostało, to żeby po prostu poklikać sobie po torach i żeby pobudowali nam piątki. Wreszcie będą mieli dobrą kolej w Niemczech. Okej, sobie dodajemy. Nie podoba mi się ta kolej, ona jest kompletnie farther Pomerania. Ciekawe. Tak, łączymy wszystko koleją ciężką. Tak, klikanie w kolej to jest najbardziej zabawna rzecz na świecie. I ona się robi w sekundę, więc po prostu klikamy, żeby było. Tej nie będziemy łączyć, ponieważ nie jest nam potrzebne. Czyś tutaj jest. Tutaj już mamy trochę połączonego, więc nie musimy tutaj łączyć. Tak, podczas wojny się rozbudowało, już nie ma problemów z tym. Tutaj można trochę polepszyć połączenia w Austrii. Bum, bum. Tutaj nie potrzebujemy. Nigdy z tamtego nie korzystałem z tych ciężarówek, dlatego że zawsze mamy mało ciężarówek. Okej. Dajemy jeszcze kolejny lotniskowiec i to chyba powinien być ostatni. No, nasza flota to dosyć taka, nie powiem jednak duża. Okej, czy coś tutaj ciekawego się dzieje na morzu? Realnie nic. Jesteśmy w sumie. Mamy największe, jeżeli chodzi o te udziały, oraz. Mamy w sumie to. Czekaj, oni mają. A nie, to są ci na statku. Okej. Się dziwiłem, dlaczego taki rozkaz im dałem. Tutaj jakiś konwój się udał nam. Jakieś statki się. Chyba całą flotę im zniszczyliśmy. Okej. Lądujemy. Nie popatrzyłem zbytnio. No, wygląda na to. Association for the Promotion of Spiritual Reconstruction Forces. Okej, czyli w skrócie jakąś sektę założyliśmy. Ale jak już wylądowaliśmy, no to możemy zacząć tutaj się rozwijać. Teraz zróbmy to. Szczerze powiem, teraz udało nam się. Ten minister jeszcze bardziej jest podbudowany, a ten to też będzie mieć kolejne. Okej. Ogólnie jak to wygląda? My mamy po prostu taki duży atak. To jest nasz. No, mają dużą obronę, my mamy duży atak. No, wygląda na to, że po prostu nasze dywizje są w miarę okej. Dobra, wypychamy ich. I mamy porcik, więc pierwsze co robimy,
to wysyłamy naszą armię. Bo aż tak dużo dywizji nie mamy na Australię. Chociaż zawsze można byłoby ją łatwością obkrążyć. Ale najpierw wyślijmy nasze dywizje. Przydałoby się też jakieś lotnisko mieć. Na południu mają jakieś lotnisko. Ok, więc tak szybko przybijcie tutaj i zrobimy dwa fronty. Ok, więc tak ten front oczywiście ma iść tutaj. I ten front oczywiście iść o dotąd. A ta armia. Armię puścimy w sumie na kolejne rozkazy. Zrobimy takie sneaky desanty. Każdy uwielbia sneaky desanty. What the... Okej, okay, na to się zdesantujcie jeszcze. I jeszcze się zdesantujemy. O, na to. I musimy podzielić sobie to. Mamy cztery desanty? Coś na cztery, ale jeden się usunął. Okej. Okay. W takim razie... Okay, na samym początku to zawsze się robi tak. Daje się do tych. A, już są. Okej. Okay. Coś tak nie powiem, te desanty... Te desanty trochę takie się jakby popsuły. Dobra, my teraz zaczynamy atak. Możecie w sumie na maksymalny ten. Outdated. Co jest outdated? Tutaj kolejne ulepszenia. Nie lubię, jak tak co chwila mamy te ulepszenia, ale okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. Naval Bomber. Boom. I coś do heavy. Heavy. I co teraz mamy? No i dalej chyba ja będę robić te statki. Chyba, że coś z lotnictwem możemy robić blisko. Możemy już lepszy samolot zacząć produkować. Okej, w takim razie, jeżeli tutaj już w sumie mamy na maksa, trochę podbustujmy sobie inne Mio. A my będziemy tylko się patrzeć na to. To powinno w sumie w miarę szybko. Statki powinny się rozstawić. O, ten desant nie pójdzie. Widzę to już. Dobra, niech wszystkie tam popłyną. Tutaj widzę, że powoli się rozwijamy. I tak naprawdę musimy przeczekać to. Jakieś państwa się powstają. Nie wiem nawet gdzie dokładnie. Ale my w takim razie wrócimy do badania statków. Submarines możemy tutaj wybadać. I widzę, że tutaj ktoś sobie już stracili front. Zostawimy, nie wiem, te cztery dywizje tutaj. I przejdźcie na ten koniec. Dobra. No i czekamy. Tutaj widzę, że już jakieś konwoje też wyłapali, ale to będzie szybko. Dobra, pójdźmy już te desanty. Żadne dywizje. A nie, są jakieś dywizje pilnujące. Dobra, ale większość tych dywizji raczej nie będzie. Wow, pilnują portów? Aż dziwne, że chcą pilnować porty. Ok, w takim razie robimy Shogunat. I Sydney jest broniony, wow. Nigdy się nie spodziewałem, że Sydney będzie broniony.
Udało się nasze statki tam popłynąć. Chociaż portów nie mamy, to zagaduję, że może jakiś sojusznik ma. O, już mamy. Dobra, popłyńcie. Jak tam wygląda z Australią? No powoli idzie. Ja w sumie zrobimy ten rozkaz, ale chyba się nam nie uda go zrobić, zanim ich pokonamy. Dobra, na razie stoimy w tych portach, nie zbytnio mnie nie obchodzi. Natomiast dlaczego wy stoicie? Czyżby problemem był jak zwykle kolej? Czy nie mamy kolei i dosłownie nic nie możemy robić? No taki jest prawdopodobieństwo. Widzę, że Advanced Carrier ma bonusy do łodzi podwodnych. Jak? O mój Boże, łodzi podwodnych. Okej, w takim razie, jeżeli nie możecie się ruszyć i potrzebujecie tą kolej, my wam załatwimy ją. Tak. Niemcy inżynierowie tutaj się pojawią. Tak, teraz musimy tylko przebić się przez tą całe poletko innych kolei. Okej, i teraz powoli będą robić. Jak to wygląda na północy? No, dobrze to wygląda. Tutaj mamy Recruit i Venezuela. To chyba była wojna jakaś taka amerykańska. W Ameryce się coś bili, tak. Znaczy się, Wenezuela jest w Ameryce, tylko że chodzi mi o to, że oni ogólnie tam Stany Zjednoczone czy coś takiego, albo Kanada się biła. Decision. No wyłączyłem. Czekajcie. A, chyba włączyłem political. Okej. Okay. My mamy minusy przez to, że combat casualties. To znaczy, że po prostu przez to, że wojna nadal trwa. Jak usuniemy wojnę, to się nam wszystko powiększy. Dobra, szybko tutaj chodźcie, bo ja realnie chcę już dokończyć tą wojnę. Ona jest naprawdę mega easy. Dosłownie moje dywizje te wystarczy, że będą. Tutaj to w ogóle nie ma ich. Czekajcie, czy ja po prostu wybudowałem kolej i już sami poszli? No, w takim razie możecie zostawić to miasto. Będzie nam potrzebne zbytnio. Ale jak zwykle się popsuły fronty. No i spróbujemy się zdesantować na Sydney. To powinno nam dać w miarę dużo punktów. Ale... już mamy trochę tego. No, trochę się nam porobiło. Okej. Okay. Więc czekamy, raczej do Sydney sami dojdą, więc nie trzeba będzie zbytnio czekać na to. Na północy stanęli, więc widzę, że chyba też musimy tam pobudować kolej. Tam w ogóle żadnej kolei nie ma. Zawsze mi się podoba później patrzeć, jak wygląda ta kolej, bo dosłownie to jest takie ciągnięcie, jak gdzie były wcześniej linie frontu. Okej, okay. Niech się dobuduje i jeszcze tutaj wybudujemy sobie punkt. Przynajmniej ludność miejscowa będzie szczęśliwa, że ktoś wreszcie pobudował do nich kolej. Okej, okay, w takim razie mamy szogunat. Wow, nigdy nie sądziłem, że to powiem. Ale jeżeli możemy, to tutaj sobie zrobimy. Bo to chyba się nam po prostu otworzyło. Nie sądzę, żeby to było, że się tam coś porobiło. Wydaje mi się, że tak naprawdę powinniśmy teraz pójść na wojnę z Antantą. Jak to jest, jak to będzie możliwe, bo to jest jedyna rzecz, która by nam została. Okej, okay, to nie jest Australia. Ale zawsze chętnie sobie ukradniemy flotę. No i co? No i Brazylii wszystko damy. Brazylia dosłownie wszystko to przyjęła. Więc gratulujemy. I Wielka Brazylia. Zobaczmy, co Brazylia postanowi porobić. O, coś robi? Widzą, że wyzwala. Chile. Jeszcze kilka państw powyzwala, więc się nie boją tego.
Wyzwala Paragwaja? O, jest Paragwaj. Taki mały. Najpierw musi tam porozdzielać te wszystkie rzeczy. Okej. Więc tak, mamy Argentynę w własnej frakcji, mamy Paragwaj. No, powróciło tam kilka osób do życia. Tutaj włączmy i to powinno być wszystko. I jak zwykle musimy trochę sobie handel pozmieniać, bo gaduję, że stare rzeczy nam się usunęły, które mogliśmy pozmieniać sobie sprzętowo. Okej, widzę, że Sydney to nawet się nam nie uda, ale wystarczyło tylko wejść do Sydney i tyle było trochę smutne. Okej, dajcie to, co zostało z waszej floty, a resztę ja też wezmę, bo kto inny. Bo jak nie my, to kto? Okej, w takim razie została nam tylko wojna z Meksykiem. Meksyk sobie radzi, wow. Bo chodziło o to, że Meksyk przez pewien czas był atakowany przez nich. Dobra, w takim razie robimy z Kuby. Natomiast to taki normalny desancik. Usuwamy ten rozkaz. O, dużo, że widzę tutaj osób. Tak naprawdę możemy to trochę, że tak powiem, oszukać. Możemy dosłownie pozmieniać, żeby to było trzy różne desanty. Ale już niech jeden pójdzie i tak zanim tam wszystko dotrze, to się porobi. Okej, organizacja. To jest fajne, bo mają 113, a z tym medalem mają 123. Więc naprawdę duża różnica, ale ja wolę dawać supply consumption, bo dla tych dywizji to jest najlepsze, a i tak w większości modów będziemy walczyć na kompletnych pustkowiach, więc nie chce mi się aż tak bardzo tracić sprzętu. Okej, tutaj mamy ten olej, więc róbmy second... co to było? Second Weld Creek? Tak. Bo tam jeszcze jest Well Rice, czy coś takiego. Czyli, że państwo... Okej, trzy? A, zróbmy to. Ich wina. Dlatego będą mieć dwa różne państwa. Że tam państwo socjalne, czy coś takiego. Okej, widzę, że tutaj trochę Brytyjczyków jest jednak. Ale nam to problemów nie robi, póki co. Więc chyba jest tak, nowy rok, co oznacza, że nowy ja, co oznacza, że nowy sprzęt. Automotive, już prawie jesteśmy na samym końcu. Ale na tym się pożegnamy. Tutaj widzę, że Ching właśnie udało mu się w większości zjednoczyć tutaj swoich... Zjednoczyć swoje państwa. Tutaj Huan nadal nie jest. Nie jest? Wow, nie... Nie cierpi ich, ale jest. Okej. Okay. A tak samo jak Sibei? Czy... Czekaj, tu. Qing Empire. Aha, czyli tak. Oni są marionetką tych, a ci są marionetką tego. Chyba na to wychodzi. No, nie powiem, ciekawie. Jeżeli Chińczycy nam zagrożą, to nie będzie problemu, bo wiadomo. Podoba mi się, że są tylko dwie ideologie. Takie autorytaryzm albo liberalizm. Okej, więc tyle było z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć.